Zdrowia i Spraw Społecznych w sprawie zadania powierzonego z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2013 rok. Uchwalę generalnie, bo my jako komisja mamy te zadania, taką pulę według wskazań. Dowiedzieliśmy się, że jeżeli nazwiemy to zadanie, w cudzysłowie można powiedzieć z imienia i nazwiska, wtedy ono zostanie zrobione szybciej. No i to jakby skłoniło nas do zrobienia tej uchwały. No i właściwie to jest wszystko, reszta jest tak w tekście, tak, że no, nie będę specjalnie się rozwodził. Są jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Czy ktoś w ogóle? Jeszcze przepraszam, bo Grzesiek. Ja mam to jest... Bo to jest w zasadzie, będzie obejmowała tą najbardziej dużą inwestycję przebudowy drogi Smolnickiej. Tak, ale to właśnie też o tym rozmawialiśmy, no i stwierdziliśmy, że jakby dlatego nie ma tych map, a sygnał dźwiękowy jakby nie będzie z tej inwestycji, więc jakby warto to zrobić osobno, bo tych map nie zdecydowaliśmy się robić, no bo pewnie by to zostało tam usunięte, zniszczone, rozkopane. A to stwierdziliśmy, że warto zrobić, bo to i tak nie zostanie zamontowane, a korzyść będzie, a nawet jak zostanie na jakiś czas jakiś tam demontaż, no to i tak zrobić na swoje miejsce, także... Aha. Znaczy, no w zasadzie my na konsultacji w ten czwartek możemy się dowiedzieć, znaczy możemy wnioskować temu. No, ale temat jest rozeznany. Pani Turek wręcz zaleciła, żeby taki projekt uchwały przygotowała komisja i na dzisiejszej sesji go przegłosowała. I że to jest do zrobienia jak najbardziej. Prosiła o pośpiech, bo ja sama też rozmawiałam. No, pani Alicja też rozmawiała. Żeby jednak zrobić na tej sesji, bo się nic z tym złego nie ma. Do tego mówię, że w tym roku będzie ta inwestycja przeprowadzona. Remonty linii trzeba, żeby to już załatwić, ponieważ no i to są osoby, którym bardzo ułatwi to życie. Natomiast nie ma potrzeby czekać, żeby się przebudowa. Nie mówię o tym, że przecież każda taka uchwała podlega weryfikacji przez odpowiednie instytucje. Jeśli dzikie uzna, że to nie może być realizowane, bo nie ma sensu wobec modernizacji mundurskiej, no to po prostu tego nie zajmuje. Ale skoro słyszymy od pani Elżbiety, która też chyba lepiej nawet od nas jest wciągnięta w tematy przebudowy Mogilcy i ona mówi, że nie ma żadnej kolizji i można podjąć taką uchwałę, to po prostu my uważamy, że należy to zrobić. I to, co pan Witold powiedział, znaczy, żeśmy się wycofali, bośmy dyskutowali na komisji, że faktycznie tą matę taką pełnosprawę, prawda, czuł, że jest już na końcu chodnika i zaczyna się jezdnia. Nie ma sensu w tej chwili o to wnioskować, no bo będzie przebudowa i to już jest element jakby trwały, prawda? Jest. Tylko, że ten, nie będzie, jeżeli chodzi o to przejście dla pieszych, to w którymś to będzie przeniesiono. Że tak czy inaczej. No ale sygnalizacja, no, sygnalizacja zostanie przeniesiona i te przeciwki też będą przeniesione. Tak, to nie, że wyrzucimy pieniądze w błoto w tym sensie, że zrobimy, a oni w momencie remontu je wyrzucą na śmietnik. Tylko je po prostu przeniosą w inne miejsce. Dobrze, jeszcze raz głosujemy. Kto z Państwa jest za? Jeszcze raz? Tak, tak.
Dobrze, podejmuję. 17. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Trzy osoby. Nie zmienię, żeby to. Przepraszam, że nie.